Ostatnie godziny przed ciszą wyborczą nie oznaczały ciszy dla kandydatek i kandydatów. Przeciwnie, ostatnia prosta to był czas na wiele rozmów, deklaracji i przede wszystkim motywowania swojego elektoratu przed ostatecznym starciem przy urnach wyborczych. Co dokładnie działo się na finiszu kampanii, sprawdzała Fatima Orlińska. Kandydaci do Sejmu i Senatu z województwa śląskiego swój piątek 13 rozpoczęli dużo wcześniej niż zwykle. Premier Mateusz Morawiecki swój finisz kampanii rozpoczął już wczoraj w Chorzowie. Mamy dzisiaj podjętą decyzję o przekazaniu praktycznie wkrótce ponad 100 milionów złotych na budowę tego pięknego, nowego stadionu. A wiemy doskonale, że sama energia stadionu potrafi ponieść do zwycięstwa. A zwycięstwo w ostatnich godzinach kampanii odmieniane było przez wszystkie przypadki. W końcu każde ugrupowanie przekonane jest o swoim sukcesie i tym, że w poniedziałek 16 października Polska obudzi się w nowej rzeczywistości. Przynajmniej tej politycznej. Przy takim podejściu na finiszu każde wsparcie okazuje się ważne. Wydarzyło się wiele złych rzeczy związanych z nepotyzmem, z aferami, z wyprowadzaniem publicznych pieniędzy. Tak, byłem tego świadkiem w wielu obszarach. To się u nas wydarzyło. Dlatego postanowiłem odejść z tego środowiska, bo jednak myślenie o Śląsku musi być wielowymiarowe. Jesteśmy regionem o pięknych tradycjach, samorządowych tradycjach, regionem, który łączy, a nie chce różnić ludzi ze sobą. O różnicach w podejściu, ale do praw kobiet przypominały w piątek kandydatki Nowej Lewicy, młode, debiutujące w wyborach aktywistki. Chciałabym, żebyśmy sobie przypomniały, co czułyśmy 3 lata temu po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Co czułyśmy, kiedy dowiadywałyśmy się o kolejnych śmierciach kobiet w ciąży. I jeśli czułyście wtedy złość, lęk, jeśli czułyście się wkurzone, to przypomnijcie sobie proszę te emocje teraz, żeby one odżyły, przypomnijcie sobie to i idźcie z tą myślą do wyborów. Ostatnie godziny przedwyborczej batalii kandydatów to również okazja do podsumowań. Kandydaci wielokrotnie podkreślali dziś, że choć był to trudny, bo intensywny czas wzmożonych działań, to zmieniające się nastroje polityczne wskazywane przez sondaże pokazują, że było warto. Bardzo mi się podoba taka przemiana, która zaszła w ludziach na przed debatą, tak zwaną debatą w TVP i po tak zwanej debacie w TVP. Przed debatą bardzo często spotykaliśmy się z takim zniecierpliwieniem. Ludzie mieli dość polityki, mówili o tym głośno, od czasu do czasu mieli do nas pretensje, że w ogóle próbujemy ich zająć polityką. Po debacie zaczęliśmy się spotykać z dużą serdecznością. Kampania ma jednak też swoje ciemne strony, o czym niejednokrotnie przekonali się w mniejszym lub większym stopniu wszyscy startujący w wyborach. Rozmowy z wyborcami nie zawsze były łatwe. Musieliśmy się zmierzyć z tym, że ktoś pokazuje środkowy palec w naszą stronę, że ktoś nas obraża, a próby nawiązywania jakiegokolwiek dialogu, nawet jeżeli się różnimy, czasami pięknie się różnimy, nie przynosiły skutku. I myślę, że uczę się tego i zauważam, że jednak ten polityk musi mieć trochę tą twardą skórę. Nie jest to naturalnie moje, więc się tego wszystkiego uczę. Nowością, albo jak sami o sobie mówią, nową jakością na polskiej scenie politycznej okazali się bezpartyjni samorządowcy. Sprawy lokalne są dla nich priorytetem i to do ostatniego dnia kończącej się kampanii. Przede wszystkim zerowy PIT, darmowe obiady w szkołach, darmowa komunikacja publiczna, opieka psychiatryczna dla najmłodszych. To jest coraz bardziej dotkliwy problem, problem dotykający nasze rodziny. Była to dobra kampania. Dla bezpartyjnych samorządowców była to dobra kampania, dlatego że wiele osób dowiedziało się, że poza 5 wielkimi partiami politycznymi, które krócej bądź dłużej są na rynku politycznym, jest ugrupowanie, które ma interesujący program. Rozmowy o programie i samych kandydatach kończą się z piątku na sobotę o północy. Wtedy też rozpoczyna się cisza wyborcza i potrwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę. W tym czasie nie można organizować zgromadzeń, podawać do publicznej wiadomości sondaży i prowadzić agitacji wyborczej.